Cześć! Jestem pani Kretka. Opowiem wam dzisiaj o kontraście barwnym. Czy wiecie, co to jest kontrast i jak on powstaje? W dzisiejszym, otaczającym nas świecie bardzo często doświadczamy zjawiska kontrastu, czyli przeciwieństwa. Na przykład jest jasno, zrobiło się ciemno i znowu jest jasno. Albo inny przykład. Jest głośno i znów otacza nas cisza. W takim razie, czym jest kontrast barwny? Opowiadałam wam wcześniej o kolorach dopełniających. Są to pary barw, które leżą w kole naprzeciwko siebie. One najmocniej tworzą kontrasty barwne. Ale nie tylko one ze sobą kontrastują. Przyglądając się uważnie naszym parom, dochodzimy do wniosku, że ogólnie silnie kontrastują barwy ciepłe z zimnymi. Najogólniej, za barwy ciepłe przyjmuje się kolory czerwony, pomarańczowy, żółty wraz z ich odcieniami. Za barwy zimne przyjmuje się kolory zielony, niebieski i fioletowy wraz z ich odcieniami. Mówi się, że barwy ciepłe pobudzają do działania. Czasami działają wręcz niepokojąco. Barwy zimne służą wyciszeniu, koją, uspokajają. Artyści bardzo często lubią używać kontrastów barwnych zimne-ciepłe. Przykład. Ciepło malowana stajnia z wozownią dziedzica kontrastująca z zimowym otoczeniem. Ciepło malowany ptaszek wraz z czerwoną, ciepłą jarzębiną kontrastujący z zimnym, zimowym otoczeniem. Tak samo żółte, żółto-brązowe słoneczniki kontrastujące z chłodnym, niebieskim niebem i zieleniami. Maki czerwone, które bardzo silnie kontrastują na zasadzie barw dopełniających z zielonym otoczeniem. Tak naprawdę mamy niezliczone mnóstwo rodzajów silniejszych i słabszych kontrastów. Każda barwa ma przecież wiele odcieni. Mocny odcień koloru niebieskiego inaczej kontrastuje ze słabym odcieniem pomarańczowego, a jeszcze inaczej z ciemniejszym odcieniem pomarańczowego. I tak dalej. Wyszukanie odpowiedniego kontrastu barwnego to ważne zadanie każdego artysty malującego obraz. Poproście rodziców o farby i popróbujcie sami. Jeśli podobał Ci się mój filmik, proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Do zobaczenia!